Dzień dobry. Danusia, Danka, Danuta, jak wolisz, żeby do ciebie mówić? Ja zdecydowanie wolę, jak mówi się do mnie Danka, choć różnie się zwracają i Danusia, i Danuta, w zależności kto co ode mnie chce. Dziewczyny czasem żartują sobie Danuśka, właśnie tak trochę z żartem do mnie starają się mówić, ale przeważnie jednak to jest Danka. Szermierka to szabla, szpada, floret, ale prawdę mówiąc, to niewiele osób wie, czym to się różni. Tak, zgadza się. Bardzo mało osób nawet zdaje sobie sprawę z tego, że są trzy bronie. Wszyscy, no nie wiem, traktują to, że szermierka, ewentualnie wiedzą, że floret, a bardzo mało osób jest w stanie wymienić po prostu szpada, floret, szabla. No a już o różnicach wiadomo, jeszcze gorzej. No tak, właśnie, jak z tymi różnicami jest? No może tak w skrócie opowiem. W szpadzie, czyli tym, co walczę, trafiamy w całe ciało i nie ma tak zwanej konwencji walki, czyli liczą się każde zadane trafienie przeze mnie, od czubka stopy do czubka głowy. Wszystko się liczy. Czyli najłatwiej, najprościej. Teoretycznie tak, łatwo trafić, ale tak samo łatwo być trafionym, więc trzeba jakby wzmożyć uwagę i uważać na to i na to. A dla widza to jest wygodne, bo tutaj się nie musi martwić, że ktoś trafił i nie wiadomo, czy jest punkt, czy nie ma, prawda? Dokładnie, dokładnie. To jest dla kogoś, kto przyjdzie z zewnątrz i właściwie może powiedzieć, że się nie zna na szermierce i on nie wie, czy on sobie poradzi. Szpada jest taką bronią, że wystarczy powiedzieć krótki instruktaż, że tu walczy ta i ta zawodniczka, jej lampa to jest zielona, jak trafia, to znaczy, że trafia. Jeśli zapalą się obie lampy równocześnie, to zostają po jednym punkcie, tak zwane trafienia obupólne i też zawodnik dostaje trafienie. Żałujemy bardzo, że jakby kraj troszeczkę szermierką się nie interesuje, a jest to naprawdę dyscyplina sportu, która przynosi emocje. Jednak chociażby właśnie tak starty na Pucharach Świata w innych krajach, jak Francja czy Niemcy, no dają po prostu obraz tego, że jednak potrafią przychodzić tłumy, że ludzie się tym interesują, że potrafią się na tym znać, bo to jest kwestia po prostu chęci, jakiejś dobrej woli, a mogę obiecać, że naprawdę na zawodach jest mnóstwo emocji. Gdyby na przykład u pań wymyślić coś takiego, żeby stroje były trochę bardziej takie ciekawsze, żeby odsłaniały trochę twarzy, może inne takie rzeczy, to może chętniej by się to oglądało. Są plany, żeby maski były częściowo z szybką, tak właśnie walczą szabliski, że widać ich oczy, no i tutaj właśnie było to właśnie dla mediów, żeby było widać wyraz twarzy, żeby trochę jakby kibic miał do czynienia bezpośrednio z osobą walczącą. No w szpadzie i we florecie jeszcze tych masek nie ma, co prawda są plany, żeby je wprowadzić, no zobaczymy jak to wyjdzie. Jesteś mistrzynią świata, dociera to do ciebie? Niebywałe uczucie, dociera do mnie fakt taki, no chyba najmniejszy tego, że mi tego nikt nie zabierze, do końca życia będę tą mistrzynią świata i jest to naprawdę coś pięknego. Życzę tego naprawdę wszystkim sportowcom, bo każdy po prostu o tym marzy, jak już jest takim małym dzieckiem i tej wytrwałości, że jednak trzeba jakby walczyć o swoje w każdej dyscyplinie sportowej, a jest to naprawdę miłe uczucie. Myślisz, że zahartowała ci też ta walka na Węgrzech ze swoją koleżanką, gdzie przegrałaś i potem mówiłaś, że ty płakałaś, ona płakała. Tak, tak, to właśnie tak to było. No ja jakby po prostu nie mogłam się sprawdzić na tych zawodach. My z Magdą walczymy ze sobą w klubie, na obozach, na zawodach w kraju i jakby spotkanie się na arenie międzynarodowej już w tak szybkim, jak 1/16 finału na tym poziomie, no to jednak jakiś tam niedosyt po prostu. Nie czułam jakby, że to było wszystko, co mogłam osiągnąć. Ja wiedziałam jakby, że stać mnie jest właśnie na medal. Cieszę się, że Magda go tam wywalczyła i przynajmniej któraś z nas mogła się cieszyć tego dnia tam akurat. Rok, dwa i jak utrzymasz takie dobre wyniki, to wiesz, no będziesz trochę taką drugą Sylwią Gruchałą. No ja myślę, że tutaj nie należy tego porównywać, bo po pierwsze Sylwia właśnie jest florecistką. Jest to inna broń i jakby szermierka jest nas łączy, ale jakby zupełnie inny rodzaj sportu, można tak nawet powiedzieć. I myślę, że tutaj chcę być sobą, o tak. Nie będziesz drugą Sylwią Gruchałą. Będę Danką Noską. Z jednej strony mówisz często, że lubisz sobie pospać długo, a z drugiej strony jednak taka systematyczność, bo i treningi zdaje się w sobotę, w niedzielę, dużo tego wszystkiego. No to jaka jest naprawdę Danka Dmowska? Tak, lubię pospać, bardzo lubię pospać. Jeśli chodzi o treningi w sobotę, to trener zawsze negocjuje, zawsze mówi strasznie ranną porę, ja mu mówię strasznie już popołudniową, no i na zasadzie dogadania się ustalamy to, co tam najbardziej pasuje. No ale jednak jak każdy w ciągu tygodnia wstaje się rano, idzie się do szkoły, do pracy, cokolwiek, i ten dzień jakby toczy się swoimi
sprawami. No i wiadomo, treningi popołudniami, naprawdę bardzo dużo czasu, a myślę, że najważniejsza jest dobra organizacja tego wszystkiego, jakby zaplanowanie i wtedy wszystko się udaje. Jadłaś dzisiaj śniadanie? Zjadłam, trochę opóźniona, ale zjadłam. Bo twój trener mówi, że jak nie jesz śniadania, to bez kija nie podchodź. Tak, tak, to też jest taki właśnie, że jak przychodzę na trening i nie zdążę właśnie między szkołą a treningiem czegoś zjeść, to zdarza nam się, że muszę przerwać trening, pójść coś zjeść i dopiero jakby zacząć na nowo. Jak to jest, że masz tak silną psychikę w jednej walce, przegrywałaś 8 do 14 i wygrałaś? Tak, te walki takie zdarzały mi się, jak byłam młodsza, bo teraz jednak staram się te walki jakby od początku kontrolować, żeby nie doprowadzać do takich sytuacji tragicznych, jak to mówi mój tata, że jak horroru nie narobię, to nie jestem sobą. Ale zdarza mi się, jakby właśnie jakby do końca wierzę, że nawet walka właśnie z tak złym wynikiem nie jest walką przegraną. Jakby ufam, że może się to wszystko odwrócić i jednak można to wygrać. Może stąd ta moja silna psychika. A te mistrzostwa w Lipsku, które zakończyły się takim wspaniałym sukcesem, no to przecież też jednym punktem zwycięstwo w finale i to po twoim ataku, chociaż podobno wolisz się bronić. Tak, zdecydowanie wolę się bronić, choć właśnie w tej walce ja zadawałam trafienia z moich natarć i jakby końcówka to była taka śmieszna sytuacja, bo ja powoli docierało do mnie, że już miałam prowadzenie, że właściwie czas upłynie i zostanę mistrzynią świata. No i to mnie trochę zgubiło, bo jakby przeszłam jednak do obrony, bo Estonka mnie tam dogoniła dwa razy w przeciągu dłuższego okresu czasu. Nadrobiła te dwa trafienia, doprowadzając do dogrywki. No ja już w tym momencie wiedziałam, że nie mogę się cofnąć, bo już dwa razy się cofnęłam. Mimo tego, że to jest jakby ta moja obrona jest silna, silną moją stroną, dostałam, więc wiedziałam, że albo zaatakuję i trafię, albo będzie niedobrze. Jakby nawet jak oglądałam później po zawodach, po powrocie do domu tą walkę, widziałam nawet, że jakby całą minutę zupełnie inaczej pracowałam, już wiedziałam, że czekam na wypracowanie właśnie tej konkretnej akcji. Strasznie dużo tych treningów, masz mało czasu dla siebie. Trenujesz od 11 lat, czy od 12 nawet? Od 12, tak, 12 lat uprawiam szermierkę. Połowa życia z szabelką. Szpadką. Szpadką, tak. Połowa życia. Do szermierki dopasowuję całą resztę, bo to ona mi dyktuje zawody, starty, obozy. Wszystko mi, ja do tego układam i szkołę, i resztę życia prywatnego też. Jak mam czas, żeby wyjść do kina, czy spotkać się z przyjaciółmi, to się spotykam. Na pewno mamy dużo wyjazdów i dużo startów i jakby mnie nie ma 200 dni w roku po prostu w domu i jakby mam ograniczone po prostu możliwości nawet spędzenia czasu gdzieś w Warszawie, chociażby w Parku Praskim, a jak widać jest bardzo ładnie. Jak byś oceniła teraz te swoje szanse na medal olimpijski, na złoty medal olimpijski, co tam będziemy o medalu mówili? Złoto od razu. Od razu złoto. No ja myślę, że taką chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że bardzo ciężko jest się zakwalifikować na igrzyska i to jest taka priorytetowa sprawa, bo potem już jadąc tam, to się człowiek nastawia zupełnie inaczej do zawodów. No i jak się załapię, to myślę, że po prostu będę walczyć jak najlepiej umiem. Biorąc pod uwagę formę z Lipska, jakby to była taka, to myślę, że bym mogła walczyć o to złoto. Będę się starać przywieźć, bo to jest moje marzenie, a szczęściu trzeba pomagać i marzenia może się będą spełniać.